Rozwadowski Targ Staroci to prawdziwy strzał w dziesiątkę. Z roku na rok zainteresowanie rośnie coraz bardziej, a przykładem jest dzisiejszy Targ Staroci. Dzisiaj odwiedziło nas ponad 110 wystawców, co świadczy o naprawdę dużej skali zainteresowania wśród wystawców, jak i kupujących na skalę Polski południowo-wschodniej. Największą popularnością cieszą się obrazy, porcelana, a także inne elementy dekoracyjne wnętrz. Sprzedaję starocie. Przede wszystkim znaczki pocztowe, stare monety, starą biżuterię, starą porcelanę, japońską, chińską, niemiecką. Można zobaczyć. A dobrze się w Stalowej Woli handluje? Bardzo dobrze. Jeżeli jest miła obsługa Urzędu Miasta, to jeszcze lepiej. Fajnie, duża giełda, dużo sprzedających, dużo kupujących, fajne utargi. No, płyty winylowe, kasety, płyty CD, przede wszystkim starsze rzeczy, klasyka rocka. Udało mi się trafić kilka filiżanek, no naprawdę świetne. Kiedyś na spotkaniu na temat rozwoju ekonomicznego Rozwadowa był temat rzucony właśnie o stworzeniu giełd staroci. Prezydent przybył, pamiętam, na piknik militarny Badrugi. Zobaczył, że to rzeczywiście jest fajna, że jest coś takiego. No i wtedy była inicjatywa to stworzyć. I się przyjęła. Dużo osób mówiło, że to się nie wypali, ale jednak dało to efekt. Świetnie, rewelacja. Jesteśmy po prostu pierwszy raz. Zazwyczaj odwiedzamy Puławy, Lublin. Interesuje się starą motoryzacją, starymi motocyklami, jak również książki. Proszę bardzo, 3 sztuki zostały zakupione, a w samochodzie już jest nasze polskie radio Zodiak. To jest świetna rzecz, zawsze można przyjechać z ludźmi, porozmawiać, dowiedzieć się dużo nowych rzeczy. Człowiek cały czas się uczy, całe życie. No, są rzeczy, których naprawdę nie wiem, co to jest. Ktoś mi przyjdzie i zawsze mi powie. Uwielbiam. Ja to przede wszystkim no popatrzeć co ciekawego, starych ludzi spotkać, bo to wiadomo, że młodych się tam też spotka, ale starych wiarusów ze starych lat znajomych. Przede wszystkim to z córką szukamy jakichś książek takich, takich też nauczymy, żeby no po prostu też kupować rzeczy, które potem można wykorzystać, ktoś kiedyś wykorzystał, nie? Ale fantastyczna rzecz, fajne rzeczy, także my jesteśmy zadowoleni. Spodobał mi się ten bazar. Po pierwsze, że ci klienci są tacy inni i no coś ciekawego. Tacy naprawdę, taka wyższa półka bazarów. Wprowadziliśmy bardzo dogodne warunki handlowania, jeżeli chodzi o regulamin. Nie prowadzimy rezerwacji, nie pobieramy żadnych opłat, co to cieszy najbardziej wystawców, którzy nieraz płacą placowe czy inne opłaty, które są związane z korzystaniem z tego typu targów. Z dedykacją dla mieszkańców Stalowej Woli piosenka Tylko we Lwowie.